Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie pieczona kaczka. Wyląduje tam, gdzie jest jej miejsce. A gdzie? O, w moim brzuszku. Dobra, zrobimy kaczkę, zrobimy pyszny, aromatyczny sos na bazie tego, co wytworzy nam się w blasze. Dobra, za dużo nie będę przedłużał, a więc lecimy z tym koksem. Kaczkę na razie odstawię. Teraz tak. Do blachy wkrajam warzywa. Cebulę przekrajam, o, w ten sposób. Ja z tego nie skorzystam, tylko i wyłącznie zrobimy z tego sos. To będzie baza. Kawałek selera. To jest bulwa. Tutaj mam tymianek, mam rozmaryn. Dużo aromatów. Mam kilka marchewek, które tylko przekroję w ten sposób. To wszystko chodzi o to, by wytworzył nam się pyszny bulion. Pietruszka, to znaczy się korzeń pietruszki. Kilka suszonych grzybków. Suszone śliwki. Aha, tutaj jest jeszcze szyja, jest kaczka, jest szyja, wątróbka, no takie podroby, które tam w środku w kaczce były. Również wrzucamy na blachę. I teraz musimy dodać trochę przypraw. Zobaczcie, jak kolorowo wygląda, pięknie, prawda? I teraz tak, dokładam 2-3 liście laurowe. Gwiazdki anyżu, sztuk 2. Anyżu, przepraszam. Kilka goździków, powiedzmy 4 sztuki. Tutaj mam jałowiec, taką malutką garstkę. Czosnku tutaj nie dodaję. Zobaczcie, pieprz w ziarnach. I teraz jeszcze. Dużo tego, prawda? Dodaję taką porządną szczyptę suszonego czombru. Oczywiście musimy dodać trochę soli. Zalewam to piwem, ciemnym piwem. Wlewam całą półlitrową butelkę. I dolewam trochę wody. Pierwszy etap za nami. Troszkę poruszam, żeby to się wszystko wymieszało. To odstawię. I teraz bierzemy się za kaczora. Aha, dobra, jeszcze. Biorę moździerz. Do moździerza wrzucam 2, 4, 6 ząbków czosnku. Zasypuję solą i dokładnie rozcieram. Tą pastą wysmarowujemy kaczkę w środku. Dokładnie. Dodaję świeżo roztarty czarny pieprz, również do środka. Taką, wiecie, porządną szczyptę. Dobra. A wierzch kaczki nacieram tylko czystą solą. I za chwileczkę już Wam powiem, dlaczego tylko tak robię. Kaczkę kładę na blachę. Wkładam do piekarnika rozgrzanego do 185 stopni na mniej więcej 2 godziny, może 2,5 godziny. Musimy po prostu obserwować, bo każdy piekarnik jest inny i co jakiś czas nabieramy sosu z blachy i polewamy kaczkę. Dlatego nie dodawałem żadnych innych przypraw na skórę. Ona ma być piękna, ona ma być rumiana, ona... Wiecie, ma być taka
jak być powinna, bo jak damy tutaj na przykład, nie wiem, majeranek, gdzie oczywiście są takie przepisy, ja też taki robiłem, to wtedy kaczka robi się, wiecie, bardzo ciemna, ona nie jest złocista, ale jak będziemy polewali tym wywarem, który tam nam się wytworzy, ona będzie naprawdę przepięknie wyglądała, a smak ciemnego piwa po prostu do kaczki pasuje. Można użyć czerwonego wina, ale ja dzisiaj robię z piwem. A więc spotykamy się, jak już kaczka będzie gotowa. Aha, i jeszcze, jak ona będzie się za bardzo rumieniła, za szybko rumieniła, bierzemy papier do pieczenia, zwilżamy wodą, nakładamy i sprawa załatwiona. A więc do zobaczenia. No i moja kaczka jest upieczona, zobaczcie, jak ona wygląda. Po prostu cudo. I teraz tak, kaczkę wykładam na plater. Robię to w ten sposób, zlewam wszystko, co jest w środku. Blachę przestawię. Wykładam również trochę jarmużu, powiedzmy z tej strony, tak żeby było ładnie, i surówkę. Surówkę z suszoną śliwką, z czerwoną kapustą. Po prostu mega miks do takiej kaczki, jest cudowna. A przepis na tą surówkę wykonała moja małżonka i znajdziecie to na moim drugim kanale. Link do tej surówki zostawiam Wam w opisie filmu. Musimy tutaj nałożyć, żeby to pięknie wyglądało przy obiedzie i każdy będzie mógł sobie chwycić. Zobaczcie, taki plater cudowności. I odstawiam. Nie kroję kaczki w tej chwili. Kaczka musi odpocząć. W przeciwnym wypadku wszystko, co pyszne, wyleci nam na dechę, a mięso będzie suche. A tego byśmy nie chcieli. Teraz zrobię bardzo szybki sos i dopiero pokroimy. Potrwa to około 10, maksymalnie 15 minut. A więc tak. Bierzemy miskę, sitko i odcedzamy wszystko to, co wytworzyło nam się na blaszce. I ten tłuszcz musimy zebrać. Zobaczcie, czysty kaczy tłuszcz. Przy takim obiedzie, słuchajcie, pośpiech nie jest wskazany. Wszystko musi być dopracowane w 100%. Następnie do garnka dodaję dwie, może trzy łyżki tłuszczu, który zebrałem. A może jeszcze z jedną. Dodaję czubatą łyżkę mąki pszennej. Robimy zasmaż. Podsmażam mniej więcej 2 minuty. I teraz dodaję wywar, z którego zdjąłem tłuszcz. Sos praktycznie jest gotowy. Jeszcze musimy troszkę przyprawić. A przyprawiał będę miodem. Oczywiście miód musi być prawdziwy. Taką, wiecie, zobaczcie, czubatą łyżeczkę miodu. Oczywiście świeżo roztartego czarnego pieprzu. Trzymam na ogniu przez 2 minuty i zabieramy się za kaczkę.
Zobaczcie, jest po prostu idealna. Słuchajcie, kaczkę można podawać z pieczonymi ziemniakami lub z puree. Ja tego nie zrobiłem. To znaczy, ziemniaki jeszcze się pieką. Po prostu nie zdążyły się upiec. I polewam sos. Jest po prostu mega mięciusieńka. O, jaka pyszna. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.